Na początek zacznijmy dość ogólnie. Po co nam jest historia obecnie? Wydawałoby się, że to taka rzecz, która dla pasjonatów jest na co dzień, prawda? Ostatnie wydarzenia, które mamy za naszą wschodnią granicą, pokazują, że dzięki historii możemy też rozumieć teraźniejszość albo podejmować w przyszłości dobre decyzje. Kwiecień to też miesiąc na przykład zbrodni katyńskiej, prawda? To, co obserwujemy dzisiaj, znowu przywołam kontekst ukraiński, na przykład Bucze, pokazuje, że to, że historia tak naprawdę może być kluczem do rozwiązywania problemów, które toczą współczesny świat. Zatem historia, wbrew temu obiegowemu takiemu stanowisku, że jest, że lubi kurz, archiwum, bibliotekę i przeszłość, tak naprawdę jest nauką na wskroś współczesną. Mówi się też, że lubi się powtarzać. Powtarza się nieustannie. Właściwie historycy od lat 90. mówią, że to już wszystko było, że historia jest, element historii i rozwoju jest pewien, to jest pewne zwieńczenie, że już niczym nas nie zaskoczy. To, co dzieje się w związku z, nie wiem, z pandemią COVID, to, co się wydarzyło w 2001 roku w Nowym Jorku, to, co się dzisiaj dzieje, nie tylko już o tej Ukrainie, o której powiedziałem wcześniej, ale na przykład w Afryce, w Sudanie, pokazuje, że historia i teraźniejszość to są właściwie dwie te same dyscypliny, tyle tylko, że ta jedna już się wydarzyła, ta druga dopiero się wydarzy. Czym zajmuje się historyk na co dzień, jeżeli miałby pan powiedzieć taki pana dzień pracy? Najpierw trzeba badać, żeby potem pisać, więc nasz czas jest poświęcony, czy podzielony, na kwerendy archiwalne głównie, albo biblioteczne, głównie archiwalne, to jeszcze świadkowie historii. I to zajmuje mnóstwo czasu, zwłaszcza dla historyka czasów współczesnych, gdzie mamy akta masowe. Często, żeby napisać artykuł albo książkę, to trzeba przekopać kilka tysięcy teczek. Teczek, które mają po kilkaset stron, więc to taka żmudna, archiwalna praca, a potem dużo czasu, żeby pisać. Profesor Kula mówi, że dobry historyk, żeby napisać dobrą książkę, powinien wysiedzieć kilka par spodni, więc no, historycy siedzą i piszą, żeby potem ich owocem był przedmiot, który potem znajdziemy w księgarni albo na portalu internetowym.